Halo, halo, witam Was w dzisiejszym odcinku. Dziś poświęcimy odcinek pewnej niespodziankę. Nie, no sorry, co, wróć, pomyłka. Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dziś trochę inna scenaria, ale nawiązując do tematu, musieliśmy ją zmienić. Będzie krótko, zwięźle na temat. Na początku chciałbym podziękować za wczorajszego live'a. Fajnie się działo. No i skłoniliście mnie do ujawnienia wielkiej tajemnicy. Ale o tym już za chwilę. Jeszcze ich nie zobaczycie. Dobra, jeszcze chwilę w tej scenarii i powiem tak, moi drodzy. Chciałem sprawdzić Waszą spostrzegawczość i uważność oglądania odcinków. No i faktycznie wyszło tak, jak myślałem. Dopiero, że tak powiem, zaczailiście w momencie, gdy pokazywałem coraz bardziej konkretne znaki. Tu ogólnie uwielbiam tak przerwę, przerywnik. To właśnie w niemieckich lasach, że wszystko, co tu spadnie, to se leży. Ścięte drzewo położone na bok, no i oczywiście wielki zaszczyt za rowy melioracyjne, dzięki czemu można uzyskać właśnie taką piękną zieloną trawkę i nie ma co się martwić o brak wody, czy też tutaj mamy tamy porobione, to za to wielkie szapoba, jednak komunę zostawili, no i to się faktycznie u nich fajnie sprawdza i ta zieleń jest większa. A że mi skosili łąkę, to musiałem się pojawić troszkę dalej, jestem na innym miejscu, bardziej dzikim i, że tak powiem, bardziej z dzikimi trawami i mleczem. No ale nawiązując do Waszej spostrzegawczości, tu bardziej osoby, które są na grupie, powinny się skapnąć, bo tam dawałem więcej jakby dowodów też przy okazji, ale powiem Wam taką informację, że ta moja niespodzianka była prawie na każdym jednym filmie na pewno słyszana, a w co drugim widziana. Ale kto się to się skapnął, to się skapnął. Bartek, prawda? Trudno było, co nie? Tak skupić się na filmie i go obejrzeć dokładnie. I udało mi się utrzymać Was w tajemnicy prawie 2 tygodnie. Jednym z przykładów był właśnie zdjęcie, co przedstawiałem na Facebooku z workiem i, podkreślam, nazwałem wyraźnie mleczem. Czy też przy okazji wykorzystania, że tak powiem, Lucy i jej maleństw, poinformowałem Was o nowych nabytkach. Nie podkreślałem, czy są pierzaste, czy puszaste. Więc myślę, że się udał, że tak powiem, plan. Miał być trochę dłuższy, ale no niestety wczoraj ktoś ze mną nie chciał współpracować i się nie udało. I moja współpraca z tym panem się skończyła tak, że ci, co byli na live'ie, zauważyli tego jego mościa dokładnie. Ale to już za chwilę Wam pokażę. Ja się zbieram do domu. Że tak powiem, trzeba zawieźć im mleczyku. Więcej im nie zawożę. Mleczyku z trawką. Więcej im nie daję, bo rowerem mi się wozi tyle nie chce. Wpadnę sobie, podjadę po południu samochodem. Dobra, moi drodzy, my się widzimy za chwilę, a ja sobie tą piękną scenerią i moim przewróconym rowerkiem wracam do niespodzianki. No i ja już wróciłem, jestem na miejscu. Kolejnym elementem, który Was na pewno powinno zaskoczyć i zaciekawić, był oto ten drugi stawik. Po co dla dwie kaczki dwa? To był jeden z elementów, który się już dosyć wcześniej pojawił oraz worek. Oraz te oto pomieszczenie, te drzwi. Pokazywałem je z góry. No trochę za duże jak na dwie kaczki, co nie? Ja już tak myślę. Więc moi drodzy, chyba Wam pokażę te moje gangreny. Albo jeszcze nie pokażę. Powiem tak, no macie kaczuszki. Powiem tak, jak to się stało, że są one u mnie? Przypadkiem. Dostałem dobrą propozycję, że tak powiedzmy, nic nie zapłaciłem w cudzysłowie. No i sam. Nie zastanawiałem się długo. W sumie po części miało być to gęsi. Poświęcone, że tak powiem, co malutka. Poświęcone w sumie bardziej na mięso. A stwierdziłem sobie, że zawsze chciałem, żeby mi coś takiego łaziło. Choć ukrywałem to za wszelkim kosztem, czego za mną łazisz. Ale się udało. Są. Były początkowo 3. I praktycznie 2 są od prawie 2 tygodni. I tutaj dziękuję za pomoc Patrykowi, Krzyśkowi i Maćkowi za próbę rozpoznania płci.
została jedna gęś wymieniona i później się no, przez przypadek trafiło, że doszła jeszcze jedna, więc mamy je cztery. Są cztery gęsi i tak, zacznijmy od pierwszej. Dlaczego Bartek? Bo to gęsior. Jeżeli chodzi o płeć, jestem pewny na 90%, bo sprawdzałem jeszcze, że tak powiem, po narządach rozrodczych. Ale wszystko się może zdarzyć, szczególnie mi. I dlaczego Bartek? Bo to Bartek właśnie szukał tej gęsi tak, no dosyć dobre, 5 godzin, 4 na filmie i zobaczył ją tam w szybie od pisklaków. Już teraz nie będę ukrywał, że one się tu będą darły, bo one się tu będą darły, bo akurat stoją koło mnie, jak prawie w sumie na każdym filmie. I dlatego jest Bartek, Trawka, Balbina i Mercedes. Imiona nie są bez przypadków, że tak powiem. Więc tyle powiem, że przypadkiem one nie są. To tak, stan ich to powinno być jeden gęsior i dwie i trzy gąski. Co nie? No dobra, pokazać nie, jeszcze nie pokażę. I tak. No i tak u mnie są. Gąski mają 6 tygodni. Praktycznie. Ja je zakupiłem w wieku prawie miesiąca. Więc gąsiaraczki mają 6 tygodni. Czuję się bardzo dobrze. No, nie wyglądałem jeszcze za ciekawie, wiadomo. A, bo były też w takich warunkach, jak ja to mówię, mniej fajnych. O Boże, wiaderka, mój syf. Muszę wodę tam nalewać dzisiaj. Dużym przytłoczonym, ale to nie jest istotne. Ważne, że już są u mnie. Tu jest ich koryto. Ich żarcie. A, i wiadomo. Lecą już. Ja tu dam trochę traweczki im, choć one dzisiaj rano dostały trawę. Ale niech sobie podziobią. Tu już leci, zaraz one się powinny pojawić, więc same się zdradzą. I tak jak dobrze zauważyliście, zgadza się. Wczoraj Bartolini pokazał się w kamerze na live. Był to przypadek, bo one były cały czas koło mnie, a ja wziąłem trawę w rękę. No i on do tej trawy podleciał. No i niestety się pokazał. Więc takim to sposobem Bartek się ujawnił. Bartolini. Który już jest chyba najbardziej oswojony z całej czwórki. Bo oczywiście pragnę je oswoić, żeby nie było tak, że będą mnie atakować, jak wejdą. Jejku, jak tu głośno dzisiaj. I są oczywiście mieszkają jak to się mówi, z kaczuchami. Dobra, postaram ja się zawołać. Taś, 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 taś. Bartek, taś, 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 taś. Taś, taś, taś. One dzisiaj dostały trawę, więc już i to niecałą godzinę temu, więc może być, że tak powiem, mają mnie w nosie. Taś, 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 taś. Bartek, taś, 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 taś. Taś. Mleczyk. To co kąski lubią najbardziej. Mleczyk. 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 Dobra, moi drodzy. Ktoś tu się do mnie zbliża, ale kogut przestraszył. Taś, 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 taś. Taś, 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 taś. Taś, 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 taś. Taś, 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 taś. No chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Dobra. Oto i one. To są dwie najmłodsze gąski. Już one są mniej odważne, ale idzie. No i tak, Bartek, przewróć się. Tu mamy Bartoliniego i Balbinkę. Cała czwóreczka szałaputów moich. Nie wiem, czy się pokaże, bo Bartek już jest na etapie próby oswojania z głaskaniem. No chodź. Nie, nie będziesz mnie... Dzisiaj już mnie kolano oczywiście poświęcił, podziobał. Gąski lubią bardzo trawę i w szczególności mleczek, dlatego codziennie jest dostawiany, dostarczany nie taki niepełny, tylko cały worek trawy. Robię albo to przed pracą, albo po pracy. Zawsze u siebie tam w gnieździe, znaczy w domku, mają świeżutką trawę, jak wchodzą do że tak powiem swojego gęśnika, nie ma, dobra, ze swojego kurniczka, mniejsza o to. Tam mają dostawkę świeżej traweczki zawsze, rano i wieczorem, żeby na noc miały. Oprócz czego dostają paszę dla piskląt, kaczek i gęsi, że tak powiem, więc bardzo to lubią.
One nie mają być grubiutkie, tuściutkie, one mają być zdrowe. I to jest dla mnie najważniejsze. Co nie? No jedz sobie, jedz. Właśnie dlatego są próba ich oswajania. Oczywiście to one rządzą w kurniku, znaczy na dworze, nie kury. Stawek właśnie był po to, ale to na razie tylko Bartolini się w nim kąpie. Może śmieszne, że nazwę sobie gęsi, ale te gęsi nigdy u mnie nie trafią na rosołek ani pieczeń i tym podobne. One są tutaj w celu naprawdę czysto dekoracyjnym. Co, nie możesz wyjść? Masz się nauczyć. Czysto dekoracyjnym. Więc, że tak powiem, chciałem sobie nazwać, to sobie nazwałem, tak jak niektóre kury, dotycząc, może się teraz na weekend, bo mam sobotę wolną, skupię na tych nazwach dla mojej trójki muszkieterów, czyli brach. I tak, te gęsi nie są, mogą być białe, ale też niekoniecznie, ponieważ jest to mieszanka gęsi czeskiej z pomorską. Więc tak naprawdę nie wiem, co z tego wyjdzie, one mają dopiero 6 tygodni, więc jeszcze daleka droga. Myślę, że jednak ten pancioł zostanie biały, ale to w sumie żadna tam dla mnie szkoda. Ważne, żeby były zdrowe, tak jak już powtarzałem, żeby sobie zdrowo rosły. Co nie? Bartek? Bartek? O, jakiś ty prężny. Oczywiście. I tak po części wyszło tak, że to one zastąpiły właśnie perliczkę. Co? Co ty? Lalunia? Balbinka? Nie, mój stawek. Więc po części zobaczymy, czy zostawią perliczki. Trochę był problem, żeby je tutaj sprowadzić. Zrobiłem to trochę w tajemnicy, bo u mnie rodzina na gęsi się totalnie nie godziła. Faktycznie jest jeden tego racja, po prostu naprawdę brudzą tam u siebie perfidnie, więc na pewno by z kurami nie miały życia, bo byłoby to niemożliwe, no bo po prostu są straszne świntuchy. I tyle. Nic więcej wam w sumie nie powiem. Ja się też uczę, jak to się z gęsiami postępuje. Tu liczę akurat na pomoc dwóch osób. Ja im dziękuję, że w razie czego mogę zapytać. Zobaczymy, jak to dalej będzie. Na pewno zostaną, mimo że będą, przypuśćmy, ewentualnie dwa gąsiorki, choć na to nie liczę, no bo mówię, że sprawdzałem. Na to będą dwie gąski, więc żadna strata. A poprzednie po prostu zostały, były dwa gąsiory. No w sumie nawet niepewny gąsior. I gąska dlatego została podjęta decyzja o wymianie, ale dobrze jest. Ja się cieszę z ich zakupu, bardzo się do nich przekonuję, choć naprawdę z dzieciństwa mam złe doświadczenie co do gęsi, bo się strasznie bałem, nieraz zostałem pokąszony u znajomego, więc to doświadczenie jest gorsze. Dobra, moi drodzy, ja będę kończył. To jest ta taka niespodzianka ukrywana jakiś czas temu. Trzymajcie za nich zdrówka. Oczywiście hashtag na dziś to jest gąska. Trzymajcie się i do następnego. Pozdrawiam was, tym razem gąskowa ekipa.